Siema, jest Skawars. No i dzisiaj będzie budowa lepszej farmy mobów. Czy no, obecna jest trochę za słaba. Tak jakby będę potrzebować ten, bardzo dużo tych rzeczy, które po prostu w creepery się ma. No i ogólnie wiecie, potrzeba. No i ogólnie zostawcie subskrypcję, lajka, bo ktoś się przydał jakieś zasięgi, żeby utrzymać ten kanał. Bo wiecie, kanał jest taki ważny dla mnie. No i ogólnie nie zostawcie subskrypcję, lajka. Teraz będziemy tutaj, właśnie będzie budowa farmy mobów. Po pierwsze będziemy potrzebować zrobić ten, jakby to powiedzieć, tutaj farmy po prostu, nie wiadomo co. Pierwsza część zrobiona. Teraz tylko sobie włączę poranik. Teraz będzie z trzeciej kamery, tak jakby ci wiecie, tam sobie ten, nie wiem jak to się nazywało. Wiecie, ten po prostu, tylko nie konto będzie patrzeć na to. Więc chwila. Dobra. Ogólnie dom już zrobiony, bardzo proste w budowie. Teraz tylko jeszcze następne jakieś 6 pięter, teraz po prostu 6 zbuduję. I potem dach, który będzie też najbardziej ciekawych rzeczy. Więc szybko teraz ten, włączę tak jakby znowu trzecią kamerę. Jeśli chcecie, to po prostu będziecie tutaj opisać, jak budować te farmy w jaki sposób, żeby to jakoś wyglądało, na jaki styl, z jakiego bloku. Bloku, aby mi wysłać jakieś poradniki na temat, jak budować taką farmę. No więc właśnie teraz zaczniemy tutaj budować to, więc zaczynamy. Dobra, tak mniej więcej się prezentuje ta farma. Jeśli chcecie, to zostawcie subskrypcję i ten lajka ogólnie, żeby się przydało zwiększyć zasięgi. I tak się właśnie prezentuje ta farma, nawet dobrze działa. Szczerze, zarąbista. Polecam takie budować na oceanie, wtedy po prostu mniej mobów, więc mów się respi tak jakby pod ziemią. No i dzięki temu można po prostu cały czas je sieć i awczyć. Czyli sobie zdobywać tej temy. I tyle. Nie działa czy co? O, działa. Chyba. O, działa. No, tak się właśnie prezentuje. Kurde, frak. Może, no to do zobaczenia. Do następnego odcinka. Odcinka, kurde, wszystko to ich mi się próbuje zabić, więc do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa.